Cześć. Kilka dni i niecałe 2000 km później przybywam z 20 cechami Tesli model S85 z 2014 roku. Dwie ważne rzeczy na samym początku. Po pierwsze, tak krótkiego czasu i dystansu nie nazwę pełnoprawnym testem, co najwyżej bardzo krótkodystansowym, skwitowanym bardziej pierwszymi wrażeniami, aniżeli nabytym doświadczeniem. Po drugie, mówię o cechach i ich własnej interpretacji na wady i zalety. Coś, co dla mnie jest najbardziej irytujące, dla innego będzie największą zaletą. Dlatego też jedziemy numerkami. W w kolejności przypadkowej. Usłyszysz moje zdanie, jednak sam zdecyduj, czy jest to dla Ciebie wada czy zaleta. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam Cię na nowy odcinek serii Bezszelestne Testy. Zapinaj pasy i jedziemy! Na początku szybkie przypomnienie, że kompleksowo zajmujemy się tematem wykonywania punktów ładowania w blokach zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności. Szczegóły: kontakt, poradnik dla mieszkańca i zarządcy wspólnoty, oraz lista pozostałych usług w opisie. A teraz lecimy z Tesla. Omawiane auto to Tesla Model S z 2014 roku z przebiegiem ponad 300 tysięcy km. Oznacza to pierwszą serię produkcji i wszelkie problemy wieku dziecięcego. Przekornie można rzucić stwierdzeniem, że gorzej się nie da. Oczywiście w dobrej wierze chodzi o fakt, że dla samego producenta pierwsza partia aut była również eksperymentem, dlatego omawiany egzemplarz jest idealnym benchmarkiem do wyciągania dalszych wniosków. Część cech będzie dotyczyć ogólnie modelu S. Część właśnie pierwszej partii modelu S, a część tego konkretnego egzemplarza. Za każdym razem będę akcentować, z czym mamy aktualnie do czynienia. Dokładna prezentacja tego egzemplarza jest na kanale. Opowiada o niej sam właściciel. Auto wzięło też udział w odcinku podróżniczego serialu Elektrykiem na Weekend, czyli przez świat na trójfazie. A na co dzień jest przeznaczone do wynajmu. Linki do wszystkiego są w opisie. Jedziemy z cechami. Punkt pierwszy: Darmowe ładowanie na Superchargerach. Ta cecha powinna być pisana złotymi literami. Pierwsza partia Tesli ma dożywotnie, bezpłatne ładowanie na ładowarkach sieci Tesla Supercharger. Co prawda w Polsce jest ich na ten moment kilkanaście, jednak Europa Południowa i Zachodnia stoi otworem przed podróżami na koszt Elona Maska. W zasadzie dla niektórych ten odcinek mógłby się skończyć w tym miejscu. No, przyznam, że dla mnie również. Na jakiej zasadzie działa darmowe ładowanie, opowiadam w odcinku z serialu Elektrykiem na Weekend. A jeśli chcesz materiał o tym, które Tesla mogą się ładować za darmo, to napisz proszę w komentarzu. Punkt drugi: Skrajny minimalizm. Na ten moment przywykliśmy już do tego, że wnętrza aut wyglądają jak wystawka sklepu RTV. Inaczej jednak było 10 lat temu, gdy na etapie projektowania wnętrza Elon Musk rozkręcił swojego laptopa, by zobaczyć, jak 17-calowy ekran będzie się prezentował we wnętrzu auta jako główne centrum dowodzenia. Poprzez ekran obsługujemy prawie wszystko, a w najnowszej generacji już naprawdę wszystko, włącznie z wyborem kierunku jazdy i otwarciem schowka pasażera. Punkt trzeci Amerykański styl prowadzenia auta czuć, że Tesla została zaprojektowana w miejscu, gdzie pokonuje się długie dystanse. Samochód jest przysadzisty i niemalże sam się prowadzi. Co do tego sam się prowadzi, jeszcze wrócimy. W tym przypadku mam na myśli fakt, że zadaniem kierowcy jest rozłożyć się na fotelu kierowcy jak żaba na liściu i ruszyć przed siebie. Układ kierowniczy jest na tyle precyzyjny, na ile musi być. Opanowuje moc kilkuset koni, w najmocniejszej wersji nawet prawie 800. Ale robi to bo może i bo ktoś mu kazał, a nie bo chce. Prędkość autobanowa rzędu 200 km na godzinę nie robi wrażenia na stabilności jazdy, a full-size sedan jak trzeba naprawdę przyjemnie i przewidywalnie bierze zakręty. Przez amerykańskość mam na myśli nawet to, że wajcha kierunkowskazów jest pod osią kierownicy, by pokonując trasę z Dallas do San Francisco nie trzeba było zużywać kalorii na zbyt wysokie podnoszenie ręki. Osobiście po podróży wychodzę bardziej wypoczęty niż sprzed. Punkt czwarty. Przestronność wnętrza. Elektryki, dzięki prostocie i niewielkim gabarytom układu napędowego, są znacznie przestronniejsze w środku od spalinowców. Przykładowo, Tesla Model 3 z zewnątrz jest w gabarycie Focusa, a wewnątrz oferuje tyle miejsca co Mondeo. Tesla Model S ma prawie równe 5 na 2 metry. Mówimy tu o prawdziwie 5-osobowym aucie. A nie, moment. Ta Tesla jest siedmioosobowa. Wiedziałeś o takiej? Punkt 5. Pakowność. Model S to liftback Lapa bagażnika otwiera się razem z oknem. 804 litry pojemności bagażnika zawstydza nawet czeski korporydwan, którego każdy model aspiruje do bycia największym w klasie. W aucie można swobodnie spać, ale o tym będzie później. To nie koniec. Z przodu pod maską również jest bagażnik. Ten egzemplarz ma największy wariant, bo ma napęd tylko na tył. Pod maskę spokojnie wejdzie zestaw kabli, przedłużaczy, przejściówek, trójkąt gaśnica, walizka kabinowa i złożona hulajnoga elektryczna. Wersja z napędem na cztery koła ma naturalnie mniejszy bagażnik przedni, jednak nadal z powodzeniem będzie ona pełnić rolę zaplecza na wszelkie kable i inne akcesoria. Punkt 6. Obły kształt nadwozia. Zawsze poruszam temat kształtu nadwozia. Rzutuje to na aspekt aerodynamiki, a co za tym idzie energooszczędności oraz komfortu manewrowania. Model S jest naprawdę duży. Jest w każdą stronę większy od większości aut na ulicach. Mimo ostrych linii, ma jednak kształt pocisku i bardzo intuicyjnie rozmieszczone koła, dzięki czemu adaptacja kierowcy trwa naprawdę krótko. Niemniej, na wąskich miejscach parkingowych może być ciężko wysiąść. Auto ma też spore biodra, czyli tylne nadkola, narysowane są delikatnie muscle. Europejski kierowca nie będzie miał nawyku nadzorowania tylnej części pojazdu, dlatego na początku trzeba zerkać w lusterka. Punkt 7. Zawieszenie. Zawieszenie w modelu S z pierwszej serii zalicza się właśnie do chorób wieku dziecięcego. Mamy oczywiście do czynienia z regulowaną pneumatyką, jednak cały układ zawieszenia z pierwszego wypustu należał do rozwiązań zawodnych. Ten egzemplarz przez noc osiądzie, a znane są też historie rozpinania się zawieszenia podczas jazdy. Problem rozwiązano po liftingu. Niemniej na co dzień zawias jest bardzo komfortowy, zachowuje się tak jak oczekiwalibyśmy od pneumatyki. Dodatkowo auto samo się podnosi jeśli rozkmini lub odczyta z GPS-a, że ma do czynienia z marną drogą. Punkt ósmy wyciszenie wnętrza. Wyciszenie wnętrza w Teslach Model S sprzed 2015 roku jest słabe. Składają się na to zarówno szumy opon, jak i bezramkowe drzwi. Na obronę mogę dodać, że w Ameryce jeździ się zazwyczaj do 110 km na godzinę, dlatego też ten problem nie był wysoko na liście priorytetów. Punkt dziewiąty komputer pokładowy. Komputer, czyli ten ekran centralny w Tesli po prostu wyznacza trendy. Dziesięcioletni projekt ma nadal więcej futureów od większości dzisiejszych aut. W sumie ustępuje tylko nowszej Tesli. Podczas gdy niektórzy producenci nadal mają problem z sensowną obsługą klimatyzacji na ekranie, w najnowszej Tesli na ekranie można grać Wiedźminę. W tym egzemplarzu mamy komputer pierwszej generacji MCU1. Płynność działania i nawigacji pozostawia już nieco do życzenia, przeglądarka praktycznie nie ma siły się włączyć oraz nie znajdziemy YouTube'a, Netflixa i niektórych gier. Nadal jednak system jest aktualizowany i ma wsparcie. Ale co jest fajne, technicznie nie ma problemu, by owy komputer wymienić na najnowszy. Jest to koszt, ale jeśli kupujesz starsze auto, nie stoisz przed faktem dokonanym rozwiązań minionej dekady. Punkt 10. Bardzo przejrzysty interfejs. Ten ekran centralny może być przytłaczający dla konserwatystów, jednak jego obsługa jest ultraintuicyjna, a podawane dane kompletne. Ergonomia obsługi jest 1 do 1 taka jak telefonu czy tabletu. Zdecydowanie bardziej wolę taką formę niż na przykład częściowy podział na ekran i fizyczne przyciski. Nie pamiętam wtedy co jest gdzie i jest to dla mnie bardziej dekoncentrujące niż zaakceptowanie, że wszystko jest w formie aplikacji. Tak, wszystko powtórzę się, ale otwarcie schowka pasażera to też jest aplikacja. A co do podawanych danych, np. zużycia energii czy planowania podróży, to nawet ten stary komputer MCU1 ma to ogarnięte na mistrzowskim poziomie. Zużycie energii jest podawane w każdej możliwej jednostce i przeliczeniu. Trasa jest planowana bardzo dokładnie, a w jej planowany przebieg można zerknąć, by jechać na pewniaka do celu. Same dane można sobie rzucić w formie tabelki na ekran za kierownicą. Także zużycie energii bujaka, ale żeby się dowiedzieć co to znaczy, musisz obejrzeć ostatni odcinek Elektrykiem na weekend. A co do interfejsu, mamy notatnik, gry jak szachy czy tytuły z Atari, zmianę mapy na powierzchnię Marsa, zmianę grafiki wysokości zawieszenia na poziom zanurzenia łodzi podwodnej, tryb psa w środku, w nowszych wersjach wartownika, czyli monitoring, YouTube'a, Netflixa, Twitcha, a czego jeszcze nie mamy, no to raczej będzie po aktualizacji. Punkt 11. Tryb kempingowy. Tryb kempingowy to zespół ustawień klimatyzacji, ogrzewania i nawiewów, który umożliwia spanie w aucie przy zamkniętych oknach. Na ekranie komputera po pewnym czasie bezczynności zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu z biwakowym motywem, a z czasem wygaśnie, pozostawiając delikatny napis, by dotknąć ekranu, aby go wybudzić. Do Tesli produkowane są zestawy szytych na miarę materacy. Czyli tak, darmowe ładowanie po wsze czasy na całym świecie, tryb kempingowy, Netflix na ekranie centralnym i szklany dach. Mnie to przekonuje, ale wiem, że to po prostu trzeba lubić. Nie każdy zaakceptowałby taką formę podróżowania. Punkt 12. Ładowarka pokładowa AC 22 kW. I można. Ten egzemplarz jest w produkcji amerykańskiej na Norwegię. Występowały różne warianty ładowarek pokładowych, także nietypowych, na przykład 17 kW. W przypadku tego auta mamy do czynienia z pełnymi 22 kW, czyli 3 fazy po 32 A. W praktyce przekłada się to na ładowanie poniżej 4 godzin do pełna, zakładając, że dysponujemy źródłem ładowania AC o mocy 22 kW. Ładujemy się wtedy z prędkością mniej więcej 100 km zasięgu na godzinę. Jeśli nie wiesz, co to jest ładowanie AC, zapraszam Cię na odcinek serii Wychowanie elektromobilne o ładowaniu AC. Punkt 13. Brak V2L. No niestety. Do pełni szczęścia, czyli trybu kempingowego i AC 22 kW przydałaby się jeszcze funkcja V2L. W skrócie to wyprowadzenie zwykłego, mocnego gniazdka z auta celem podłączenia odbiorników prądu podłączanych do zwykłego gniazdka. Może to być laptop, czajnik, kuchenka, suszarka do włosów, kosiarka czy inne auto elektryczne. Bardzo brakuje mi tego właśnie pod kątem kempingowym, by móc podłączyć sprzęty AGD. Punkt 14. Nietypowe złącze ładowania. Inżynierowie Tesli potrafią przekombinować i w przypadku modelu S przekombinowali. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia ze złączem ładowania Type 2, czyli takie służące do ładowania AC. I tak, podłączając się do ładowania AC do cegły, wallboxa czy słupka, będziemy się ładować AC. Ale ładowanie DC również odbywa się po tym samym złączu. Normalnie do DC mielibyśmy tu poniżej dwa duże styki prądowe. Jak w przypadku złącza Type 2 CCS? Jednak tutaj, żeby zmieścić się w lampie, przeprojektowano złącze AC, by obsługiwało również DC. Superchargery Tesla mają właśnie wtyczkę DC Type 2 Tesla. Różni się ona od zwykłej dzióbkiem nad stykiem uziemienia, by nieopatrznie nie włożyć jej do innego auta i nie wysłać go na orbitę po podaniu 150 kW w ładowarkę pokładową. Yy, tak, z tą orbitą to dygresja, no nie? Ale też już nie wszystkie. W praktyce, żeby się podłączyć na nowych superchargerach lub ładowarkach pozostałych sieci, trzeba wodzić ze sobą adapter ze złącza Type 2 Tesla na CCS2 bądź Shademo. Zapraszam na odcinek o złączach ładowania, a jeśli chcesz materiał o tych przejściówkach do Tesli, to napisz proszę w komentarzu. Punkt 15. Autopilot. Ten egzemplarz nie ma autopilota, dlatego opowiem ogólnie. Tesla zasłynęła mianem auta samojezdnego już blisko 10 lat temu. Poziom autonomii jazdy jest zależny od wykupionej opcji oraz od przepisów drogowych w danym kraju. Zamysłem ogólnym jednak jest wpisanie adresu docelowego i bycie zawiezionym pod niego przez auto. W najnowszych wersjach auto może także samo przyjechać z parkingu po kierowcę. Punkt 16. Zaawansowanie technologiczne napędu. Tesla Model S z pierwszej serii to już trochę dziadek, zwłaszcza przy postępie liczonym od modelu 3, jednak nie można odmówić zaawansowania technologicznego układu napędowego. Układ napędowy, czyli zestaw urządzeń zamieniający w skrócie prąd na ruch, nadal stanowi wzór, a napęd modelu 3 i Y odjeżdża o dobrą dekadę rozwoju konkurencji, o ile o jakiejkolwiek bezpośredniej konkurencji można mówić. Na ten moment Tesla ma za sobą lata rozwoju napędu tylko i wyłącznie elektrycznego, podczas gdy niektórzy nawet z budżetem sprawiają wrażenie kompletowania w popłochu napędów z tego, co jest. Punkt 17. Degradacja baterii. Wiem, że na to czekasz. Degradacja baterii tego egzemplarza wynosi między 8 a 10%, czyli mamy do dyspozycji mniej więcej 90% z pojemności pierwotnej. Rzutuje to na zasięg i moc maksymalną ładowania. W skrócie nazywa się to stanem zdrowia baterii, czy współczynnikiem SOH, State of Health. Przypomnijmy, przebieg 315 000 km na ten moment. Dokładniejsze dane i więcej cyferek czeka na ciebie w wywiadzie z właścicielem tego egzemplarza. Link w opisie. Punkt 18. Zużycie energii i zasięg. Mamy do czynienia z wariantem S85, czyli bateria o pojemności niecałych 80 kWh netto. Obecnie do dyspozycji zostało nieco ponad 70. Moje średnie zużycie energii to mniej więcej 20 kWh na 100 km. Więcej podróżując, wynik powędruje w stronę 22 kWh na 100, a jeżdżąc po mieście, spadnie wyraźnie poniżej 20 kWh na 100 km. Na ten moment pozwala to na zrobienie 250 km z prędkością autostradową, 300 km z prędkością ekspresową i 350 do 400 km po mieście. Trochę mi brakuje do szczęścia. Moim optimum jest bezpieczne 350 do 400 km zasięgu trasą szybkiego ruchu. Na szczęście, po liftingu w 2016 roku pojawiły się pojemniejsze warianty baterii. Punkt 19. Benchmark auta elektrycznego. Niezależnie od upodobań, model S wprowadził przełom. Jego obecność i atrakcyjność w pierwszych latach zapoczątkowała zmiany globalne, które teraz widzimy na co dzień. Nie było łatwo. By zerwać z ładką wózka golfowego, trzeba było zrobić nie najlepsze auto elektryczne, tylko najlepsze auto w ogóle. Tesla jest fenomenem i trochę spompowanym giełdowo startupem pod wieloma względami, jednak nie można jej odmówić statusu prekursora. Światowe koncerny, obecnie podkreślające troskę o przyszłość, dekadę temu miały do powiedzenia coś zupełnie innego. I mówiły to tymi samymi złotymi literami, co dzisiejsze zapewnienia o świadomości ekonomicznej. Logicznej. A żeby nie było zbyt fanatycznie, Tesla jest trochę jak iPhone. Niby wyznacza trendy i jest purystyczna, jednak iPhone też potrafi nie mieć czegoś, co na Androidzie śmiga od dawna. Najlepszym jest przykład Teslowego złącza ładowania, gdzieś po drodze brak Fałdwel, czy przez bardzo długi czas dosyć niskiej mocy maksymalnej szybkiego ładowania. Punkt 20. Bateria w kluczyku. Kluczyku a dokładniej pilocie. Jeśli na ekranie zobaczysz komunikat o wyczerpaniu baterii w kluczyku, to znaczy, że jest ona serio wyczerpana i po zatrzymaniu się możesz już nie ruszyć. Zapasowe baterie i mały śrubokręt do otwarcia pilota są wyposażeniem absolutnie obowiązkowym. Jeśli zwracasz uwagę głównie na darmowe ładowanie, to Tesla z darmowym superchargerem jest jedną z pięciu metod na bezpłatne uzupełnianie energii. Pozostałe cztery są w filmie, jak za darmo ładować elektrykę. Zapraszam. Jedną z nich jest możliwość ładowania wyłącznie nadwyżkami z fotowoltaiki po integracji wallboxa z nawet obecną już instalacją fotowoltaiczną. Tego typu usługami zajmujemy się kompleksowo. Od przygotowania obecnej instalacji na elektryka, poprzez montaż punktu ładowania, po montaż czy rozbudowę fotowoltaiki czy magazynu energii. A z uwagi na fakt, że dom to też blok, przypomnę, że wykonujemy punkty ładowania samochodów elektrycznych w blokach. Zarówno jak indywidualne, jak i wspólne czy systemowe dla całej wspólnoty. W opisie filmu znajdziesz link do poradnika, z którego dowiesz się o możliwych sposobach wykonania takiego punktu ładowania w bloku, metodach podłączenia, rozliczenia. Zobaczysz całą procedurę, nasze dotychczasowe realizacje, pobierzesz potrzebne dokumenty oraz znajdziesz kontakt do nas. W serii Wychowanie Elektromobilne w formie wideo omawiamy wszelkie zagadnienia techniczne bardzo prostymi słowami. Od wyjaśnienia amperów czy innych kW po poradnik jak ładować auto z gniazdka. W serii Herbatka z Prądem rozmawiamy konkretnie o luźnych tematach. Na przykład, czy elektryk jest eko, kto dostanie zielone tablice, lub właśnie jak jeździć za darmo. A jeśli podróżować, to koniecznie tam, gdzie naładujesz się u celu. Portal Elektrykiem na Weekend to baza obiektów turystycznych i rekreacyjnych, które deklarują możliwość ładowania elektryka podczas pobytu czy korzystania z usług w myśl zasady Wystarczy Gniazdko. A seria Elektrykiem na Weekend, czyli Przez Świat na Trójfazie, to serial podróżniczy obrazujący sposoby na podróże takim autem elektrycznym tu i teraz. W tym dokładnie tą Tesla, ostatnio do torunia popierniki. A pełny wypas do Elektryka, czyli bezszelestny sklep, jest dostępny na stronie bezszelestni.pl. Dzięki za dziś. Zostaw proszę suba, łapkę, napisz jak się podobało i podeślij kanał znajomym. Do następnego, cześć!